muzycznym Poddaszu. Ja nazywam się Janusz Strzelczyk. Jestem pomysłodawcą i twórcą tego miejsca. Dzięki przychylności Edmunda Kupisa, ówczesnego dyrektora Ośrodka Kultury i akceptacji pani wójt Teresy Waszak, powstała ta wyjątkowa, stała ekspozycja. Oficjalne otwarcie miało miejsce na początku stycznia 2018 roku. Wystawa poświęcona jest produktom polskim ze zjednoczenia przemysłu elektronicznego i teletechnicznego UNITRA. W 1975 roku zjednoczenie UNITRA grupowało 27 przedsiębiorstw przemysłowych, 21 organizacji przemysłowych i 12 oddziałów filialnych i zamiejscowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Likwidacja zjednoczenia UNITRA nastąpiła w 1989 roku w wyniku przekształceń ustrojowych. Poszczególne przedsiębiorstwa uzyskały samodzielność i z różnym stopniem powodzenia kontynuowały działalność. Wiele z nich upadło, niektóre z nich zachowały w nazwie człon UNITRA. Jednym z przedsiębiorstw należących do zjednoczenia UNITRA był Tonsil. Bliskość wrześni i ogrom fabryki powodował, że spora część pobliskiej społeczności znalazła tam pracę na długie, długie lata. Produkty Tonsilu można znaleźć niemal w każdym urządzeniu na tej sali. Są to nie tylko głośniki, ale także silniki i inne elementy elektroniczne wykorzystywane do produkcji tychże urządzeń. Właśnie dlatego Tonsil jest nam szczególnie bliski i jemu poświęciłem sporą część wystawy. Znajdziecie tutaj produkty Diory, Eltry, Kasprzaka, Radmora, Foniki i wielu, wielu innych pod logiem UNITRY. Tutaj odżywają wspomnienia z młodości, ze łzami w oczach. Niektórzy opowiadają swoje historie związane z pierwszym radiem czy magnetofonem. Młodzież ma możliwość zobaczenia i poznania naszej elektroniki z ubiegłego stulecia. Jest nam niezmiernie miło gościć tutaj wszystkich Państwa, ponieważ Muzyczne Poddasze jest drugim pomieszczeniem w Wielkopolsce poza Muzeum UNITRY w Poznaniu i jednym z niewielu w Polsce. Zapraszam do oglądania sprzętu i wspominania. Przypominam i proszę o zachowanie zasad panujących w muzeach, a więc niedotykanie eksponatów. Zapraszam też do lektury książki Historia Tonsilu autorstwa pana Filipa Biernata. Dziękuję obecnemu dyrektorowi GOK, panu Mariuszowi Gomulskiemu i pracownikom za miłą współpracę i pomoc w utrzymaniu tego wspaniałego klimatycznego miejsca. Wszystkich chętnych na dłuższe pogawędki przy muzyce, o sprzęcie zapraszam w piątkowe wieczory, co najmniej raz w miesiącu. Informacje na ten temat można znaleźć na profilu facebookowym Muzyczne Poddasze Pałac Rejmonta. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Zapraszam do zwiedzania, do wspominania przy muzyce relaksacyjnej. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.